Nasi działacze w zeszłym tygodniu chyba byli pod Pałacem Prezydenckim i wręczali prezydentowi Andrzejowi Dudzie klęcznik jako symbol tej jego postawy takiej serwilistycznej. I niektórzy nawet publicyści wcale nie będący wielkimi zwolennikami Konfederacji podchwycili, że ten klęcznik to chyba był dobry pomysł, bo prezydent Andrzej Duda wykazuje doprawdy trudne do zrozumienia uzależnienie wręcz od tej polityki proukraińskiej, bo już dążył być na jakimś szczycie do spraw odbudowy Ukrainy w Poznaniu. Już po tej akcji w ONZ-cie mówił, że on wierzy w to, że sprawa zboża w ogóle nie wpłynie na stosunki polsko-ukraińskie. Jesteśmy po prostu tak świetnymi, tak dobrymi partnerami, że to jest jakiś detal, który po prostu się rozwiąże, jak gdyby nigdy nic. Czyli można w ONZ-cie napluć na Polskę, a prezydent Andrzej Duda stwierdza, to detal, nie ma problemu, nie ma tematu.